Siemaneczko, ja jestem Koniura. A dzisiaj naprawiamy iPada 2. Do wgrania mamy soft. iPad jest zablokowany. I lecimy, nie? Strzałeczka. No więc pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić z iPadem, to jest podłączenie kabla do iPada i włączyć iTunes. Natomiast drugą rzeczą to jest teraz misja, żeby zrobić go w DVU, czyli tryb awaryjny. No i lecimy. No i dobra, przyciskamy Power i Home jednocześnie. Czekamy, aż iPad się nam wyłączy. Jeszcze raz. Jak się wyłącza iPad, odłączamy. Opuszczamy. Zrobił nam się w DVU. Pyta, czy chce otworzyć albo aktualizować. Bierzemy to. Dobra. Następny. Akceptuję. No i teraz oprogramowanie nam się ściąga. Czekamy te, nie wiem, niby wychodzi 22 minuty, ale w to nie wierzę. Pewnie będzie godzinka, dwie. No i teraz wgrywamy tego softa, znaczy ściągamy softa. I w sumie tyle. I zaraz się zobaczymy, jak się ściągnie. Siemaneczko, jeszcze raz. Ściągnęło nam się oprogramowanie. Teraz no widzicie, co się robi. iPad dalej jest w trybie DVU. Czekamy te kilka, nie wiem, minut, aż to się zrobi. Potem będzie czekać na iPada. Wgra się tylko soft i potem będzie aktywacja. Aktywujemy i wszystko będzie git, więc czekamy. Dobra, oprogramowanie się skończyło. Zrobiła nam się aktywacja, przesuwamy palcem, szukamy naszego Wi-Fi, dobra, mamy, włącz usługi lokalizacji, utwórz kod, dobra, 000, użyj kodu, powtarzamy kod, nowy iPod. Klikamy tutaj. Tutaj nie używaj, żeby to pominąć. Akceptuję. Wyślij. Wysyłaj. Zaczynamy. Proszę bardzo. iPad zrobiony. Nie ma problemu. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie, no. Trzymajcie się. Elo.